Ochotnicza Straż Pożarna w Zagorzycach Górnych ponownie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Uroczystości związane z tym wydarzeniem zorganizowano 19 lutego na terenie jednostki. Połączono je z poświęceniem fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który trafił do jednostki w 2020 roku. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 6 grudnia 2021 roku włącza Ochotniczą Straż Pożarną w Zagorzycach Górnych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego decyzją nr 9/2004 KSRG. Decyzję podpisał Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Andrzej Bartkowiak. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to integralna część Organizacji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inspekcje, straże oraz różne instytucje. Po 3 latach ponownie dołączyła do niego Ochotnicza Straż Pożarna w Zagorzycach Górnych, która spełnia wszelkie niezbędne do tego warunki. Dysponujemy sprzętem, nowym samochodem. Wszystek sprzęt, co potrzebny jest do działań związanych z wypadkami i z pożarem, jesteśmy wyposażeni prawie na full. Druhowie z Zagorzyc Górnych sami zadbali o to, aby nowy samochód miał dla siebie odpowiednie miejsce. To był warunek, że będzie nowe auto, jeżeli postawimy garaż. No i zrobiliśmy w tamtym roku. Chodziliśmy po sponsora, prosiliśmy, jak to mówi, o jałmużnę i wyszło. Chłopcy się zaangażowali, strażacy, bo są murarze, są różne, mają te fachy. No i wszyscy razem i zrobiliśmy. Podczas uroczystości związanej z włączeniem zagorzyckiej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego proboszcz miejscowej parafii ksiądz Dariusz Konieczny poświęcił nowy pojazd. Boże, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłów swojej woli, spraw, aby ten samochód, dzieło Twojej pracy ludzkiej, dzięki Twemu błogosławieństwu służył dla dobra człowieka, jego pracy i wypoczynku, za wstawiennictwem świętego Krzysztofa, patrona kierowców, świętego Floriana, ustrzeż, Panie, wszystkich, którzy będą korzystali z tego pojazdu, od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojść do wyznaczonego celu. Niech ten pojazd będzie błogosławiony dla Twojej chwały i dla pożytku ludzkiego. Amen. Przedstawiciele OSP w Zagorzycach Górnych zaprezentowali obecnym podczas uroczystości gościom swój samochód ratowniczo-gaśniczy. Po części oficjalnej Zagorzycka Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej zorganizowała w swojej siedzibie spotkanie, podczas którego rozmawiano o funkcjonowaniu i zasługach jednostki. Parlamentarzyści, przedstawiciele władz powiatowych i gminnych oraz przedstawiciele Powiatowej Straży Pożarnej gratulowali druhom Zagorzyc Górnych włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i dziękowali za dotychczasową działalność.